Panie wójcie, dzień dobry. Tutaj w kuluarach już padały takie uwagi, że taka umowa zdarza się raz na 100 lat. Mało tego, nie pamiętamy chyba na terenie powiatu bialskiego, ale pewnie i w lubelskim, a być może i w Polsce, żeby umowa zawierała aż 18 punktów. 18 punktów, 19 inwestycyjnych. Panie wójcie, krótki opis. Co miało miejsce przed momentem, co obserwowałem i co się rozpocznie na terenie gminy Biała Podlaska? Dzień dobry. Właśnie podpisaliśmy umowę na nadzór inwestorski inwestycji finansowanych z Polskiego Ładu, PGR. Tutaj mała poprawka, aż 19 części, to niebywałe. Nasza gmina już niedługo będzie ogromnym placem budowy, ale tutaj podkreślam, po to podpisujemy umowę na nadzór inwestorski, żeby ten plac budowy był uporządkowany, żeby wszystko odbywało się zgodnie z harmonogramem, zgodnie ze sztuką, żeby ten asfalt był jak najlepszej jakości, podbudowa i wszystkie roboty wykonywane zgodnie z przepisami. No właśnie, bo czasami jest tak, bardzo często obserwujemy prace drogowe, mieszkańcy widzą, że jakieś koparki, jacyś tam ludzie pracują, są wbijane szpadle, ale przecież od tego momentu pomysłu do momentu realizacji trwa ta inwestycja i w tej inwestycji bierze udział masa firm, które właśnie i pilnują i kontrolują. Tak jest, tutaj mamy 7 wykonawców, to też bardzo duża ilość, no i tutaj sztuką będzie inspektorowi nadzoru, żeby pogodził wszystkich wykonawców, wszystkich odpowiednio skontrolował, z wszystkimi wykonawcami dobrze współpracował. Ja jestem przekonany, że tak właśnie będzie, że te inwestycje powstaną bez łez, bez jakichś konfliktów, w zgodzie z wykonawcami, zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców i wójta. Umowa podpisana z firmą Inbud Control i to jest tak, że ten nadzór inwestorski na pewno częściowo zmniejsza zapotrzebowanie na pracę samego urzędu czy wydziału inwestycji, bo część właśnie tych zadań właśnie wschodzi na tego nadzór inwestorski. Tak jest, inspektor nadzoru działa w imieniu i na rzecz inwestora, czyli wójta gminy Biała Podlaska. 19 punktów, wymieńmy być może gdzie to co będzie się działo. Przedstawię pokrótce zakres umowy. I tak, pierwsza część Woroniec, budowa drogi gminnej, druga część budowa wydzielonego oświetlenia, także w Worońcu, trzecia część budowa drogi gminnej w Roskoszy, od radaru w stronę Grabanowa, kolejna część budowa drogi w Sowacinku Starym, to osiedle tak zwane na Górce, kolejna część budowa ulic Dębowej i Grabowej w Czosnówce, następna szósta część budowa ulicy Klonowej w Czosnówce również, kolejna droga, budowa drogi gminnej w Porosiukach, tak zwana Elka, miejscowi wiedzą o co chodzi. Kolejna droga przed kościołem w Łukowcach w prawo, następna budowa drogi gminnej w Terebeli. 10. część, budowa drogi w Ulce Plebańskiej, drugi etap. I to jest pierwsza droga wykonana w naszej gminie w technologii z kostki brukowej. Zobaczymy jakie będą efekty. Wydaje mi się, że to taka przyjazna droga osiedlowa. No zobaczymy, jak będzie się sprawowała. Kolejna droga, budowa drogi w Sowacinku Starym i Porosiukach, to jest przebudowa drogi polegająca na budowie chodników po obu stronach do Lewiatana i potem również po obu stronach do zabudowań. Mamy jeszcze budowę drogi w Cełujkach, bardzo ważna inwestycja, duża inwestycja łącząca, można powiedzieć, dwa województwa. Na tą drogę mieszkańcy czekali bardzo długo, w końcu się doczekali. Mam nadzieję, że będą zadowoleni. 14. część, budowa drogi gminnej w Rakowiskach i Ciciborze Dużym, taki malutki łącznik. Przebudowa drogi w Chrudzie w zakresie budowy chodnika. Kolejna część to budowa oświetlenia drogowego w Sowacinku Starym i Porosiłkach. Budowa oświetlenia drogowego w Terebeli. Budowa oświetlenia drogowego w Ortelu Książęcym II i Ogrodnikach. I przebudowa drogi gminnej, tutaj także na zasadzie budowy chodnika, w Ciciborze Dużym. Mam nadzieję, że niczego nie pominąłem. W każdym razie w najbliższych miesiącach będzie się wiele działo. Część z tych zadań już do wykonania w tym roku, zresztą wykonawcy się śpieszą, natomiast na pewno część prac w 2025. Tak jest, generalnie mamy tutaj, wykonawcy mają czas 14 miesięcy od dnia podpisania umowy. Już widzimy po załączonych harmonogramach przedłożonych do umowy, że część z nich chce wykonać pracę w tym roku, tak jak Ulka Plebańska, tak jak Sowacinek Stary. No zobaczymy, to jest trochę praca na żywym organizmie i wszystko w trakcie realizacji robót może się zmieniać.